ja z kultury tu w Katowicach jestem zadowolona. Korzystam z wszystkich imprez, które organizuje Silesia. Chodzę na wernisaże do Biura Wystaw Artystycznych, do Muzeum Historii Katowic i mnie to wszystko satysfakcjonuje. No, chodzę tam, gdzie mnie stać, no bo na drogie imprezy to niestety emerytkę nie stać. Ale jest tyle imprez i tyle pięknych imprez, że naprawdę można być usatysfakcjonowanym tym, co nam miasto oferuje. Nie można powiedzieć, że się nic nie dzieje. Ja osobiście korzystam często, właściwie regularnie, z koncertów w Radiówce Katowickiej. Odwiedzam galerię obrazów. Życzyłbym sobie, żeby te koncerty w Radiówce były częściej. To również w lecie mogłyby być częściej te koncerty w Parku Kościuszki pod gołym niebem. Jest to bardzo sympatyczna inicjatywa. Jeśli chodzi o współczesną muzykę rozrywkową, to dla mnie Katowice i w ogóle Śląsk, szczerze mówiąc, wymiata. Dla mnie Śląsk jest bezkonkurencyjny w kwestii współczesnej muzyki rozrywkowej, takiej młodzieżowej. Szczególnie biorąc pod uwagę festiwale, które odbyły się ostatnio, Tauron Nowa Muzyka i festiwal OFF. Jeśli chodzi o kulturę, jakąś atmosferę kulturalną u nas w Katowicach, to jak do tej pory, to zresztą to nie tylko jest moje zdanie, ale mam syna w wieku 23 lat i jego koledzy, że było cienko z tym. W tej chwili jakoś, powiedzmy, można zauważyć, że coś się zaczyna dziać. To znaczy, jeśli chodzi o moje spostrzeżenia, przede wszystkim co niedzielę uczęszczam na plac Sejmu Śląskiego pod tak zwany Biały Dom, gdzie są organizowane spektakle popołudniowe dla dzieci w niedzielę. Tam chodzę z moimi wnukami, bardzo to jest sympatyczne, oni to uwielbiają. Na naszym rondzie galeria sztuki, bardzo sympatyczna, gdzie również odbywają się różne ciekawe spotkania, spektakle. Można pójść na kawę, porozmawiać ze znajomymi, przyjemna kawiarenka. Jeśli chodzi o takie imprezy młodzieżowe, to słyszałam właśnie, że ostatnio w niedzielę została otwarta dyskoteka trzypoziomowa na trzech parkietach pomarańcza, gdzie mój syn stał 3 godziny w kolejce, ale niestety się tam nie dostał. Więc dla młodzieży też się zaczyna coś organizować. No, nasz Teatr Śląski jak zwykle, Muzeum Śląskie, gdzie też okresowo są różne ciekawe imprezy, wystawy. No, widać, że coś się zaczyna dziać i oby tak dalej, oby tego było coraz więcej, bo naprawdę, ja już nie mówię o sobie, ale jeśli chodzi o młodzież, to ta młodzież naprawdę nie ma tutaj dokąd gdzie pójść. Uważam, że województwo śląskie jest bardzo rozwinięte kulturalnie, no i jest dużo imprez, ale myślę, że powinno być więcej filmowych i fotograficznych imprez. Wydaje mi się, że przy obecnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju i naszego województwa budowa nowej siedziby WOSPR-u w Katowicach troszeczkę wybiega poza nasze możliwości finansowe. Byłbym za tym, żeby orkiestra w najbliższym czasie wykorzystywała salę koncertową Akademii Muzycznej w Katowicach. W kulturze na Śląsku przede wszystkim brakuje elementów ciut designerskich w miastach, takich jak w stolicy Dolnego Śląska. Na przykład we Wrocławiu, gdzie mamy krasnale lub elementy takie jak fontanna wrocławska, gdzie tych elementów ciągle i tej takiej wizji designerskiej, projektanckiej brakuje tutaj na Śląsku. Mamy przepiękne, bo i mamy tutaj i puszczę w Pszczynie, gdzie możemy oglądać żubry, mamy przepiękne zoo, przepiękne parki, lecz teren ten ciągle jest niewykorzystywany. Ciągle brakuje jakichś takich idei innowacyjności, które wyróżniłyby Śląsk względem innych województw. I szczerze mówiąc, tak naprawdę tylko tego brakuje, ponieważ najpiękniejsze i najlepsze imprezy, takie jak Ku Przestrodze, większe imprezy jazzowe i tak dalej, odbywają się na Śląsku. Wydaje mi się, że tutaj jesteśmy w dobrej stronie, lecz ciągle brakuje tego pomysłu, tego elementu determinującego, jakąś innowacyjność pchającą młodych ku jakimś takim właśnie aspektom troszkę designersko-wizjonerskim. Mamy co prawda rondo na Rozińskiego,
które także jest niewykorzystywane. Brak informacji kulturalnych to też jest dość duża bolączka. No i wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Wszyscy ino chwalą solidarność, solidarność, a Solidarność do Śląska nie zrobiła nic. Kiedyś w latach 60. To było więcej tutaj przyjemności dla ludzi. Więcej było zabawy dla dzieci. Teraz to naprawdę kiepsko wygląda wszystko. Ino co jeden przychodzi, stary na przykład rynek, kiedyś był piękny, a teraz jak on wygląda? Mieliśmy fajny dworzec nadworcowy. Postawili taki, co teraz jest. Wszystko na nic. Że kiedyś rzeczywiście Katowice wyglądały na Katowice. Dziękuję. Porównując w ogóle działanie kulturalne na terenie, no powiem Katowic, czyli Śląska, no bo w zasadzie Katowice, że tak powiem, napędzają cały Śląsk pod każdym względem, jakby nie było, bo to jest jednak stolica Śląska, to oceniam, że coraz więcej jest wydarzeń kulturalnych na coraz wyższym poziomie. Natomiast zdarzają się takie zdarzonka kulturalne, które też nie są złe, bo nie ma się co okłamywać, też przekrój ludności jest różny pod względem zapotrzebowania na kulturę. Nie każdy tą kulturę, że tak powiem, chce konsumować w jak najlepszym wydaniu. I żeby się zarazić tą kulturą prawdziwą, to może raczkuje na tych najniższych, może ta niżej położona, zorganizowana kulturalnie jakieś wydarzenie, może ma w tym sensie, w tym celu jest jakiś sens, prawda? A ogólnie rzecz biorąc, to można nie nadążyć, żeby, że tak powiem, napawać się tym, co jest w danym tygodniu czy miesiącu podawane, że tak powiem, w tym menu kulturalnym. Po prostu ja często nie mam na tyle czasu, żeby udać się na jakieś wydarzenie kulturalne, bo to się wiąże też, no niestety trzeba się jakoś kulturalnie ubrać. Ale czasem, że tak powiem, szczególnie jeżeli chodzi o teatr, jestem uczulona, jak przychodzą ludzie w dżinsach i tak byle jak, no ale przynajmniej dają publiczność, dają, że tak powiem, możliwość zauważenia, że jest zainteresowanie. Mówią, że muzyka łagodzi obyczaje. Ja bym, ponieważ jest tyle tej muzyki, jakiej to już nawet nie będę się wypowiadać, ale obawiam się, że ona nie łagodzi, dlatego że tych, których miałaby łagodzić te obyczaje, to oni nie słuchają takiego Chopina na przykład, czy jemu podobnych, a to, co słuchają, no to nie można powiedzieć, że łagodzi obyczaje. Także przede wszystkim, co muszę powiedzieć? Na szczęście nie pamiętam nazwiska i chyba pani profesor bardzo się z tego cieszy, ale na pewno, jeżeli by słuchała czy widziała to, co nieudolnie wypowiadam, to byłam przerażona, a to jest fakt, że wypowiedziała się po jednym z wernisaży, że teraz wystarczy napluć na podłogę i to już jest sztuka. Więc to jest przerażające, a to jest fachowiec. I mam nadzieję, że to już jest, bo to było parę lat temu powiedziane, że to już teraz nie pluje się na podłogę ze względu na to, że jest tak wyglancowana i tak dobrze utrzymana, że to by było niekulturalne. Uważam, że w Katowicach jest strasznie mało jakichś ciekawych knajp, w stylu na przykład w Krakowie dużo więcej jest. Tak naprawdę na takim większym poziomie to mamy Sofę, Jazz Club, a tak to takie zwykłe ogródki, w sumie mało teatrów. Uważam, że Katowice są zacofane w porównaniu z Krakowem. Mi się podoba to, że jest dużo imprez plenerowych. Jest to bardzo fajne. Wolałabym, gdyby było ich jeszcze więcej. Również gdyby było więcej atrakcji dla dzieci, bo mam małą córeczkę, to było dla niej najlepsze, mi się wydaje. Bardzo fajne są takie tego typu imprezy, że można z rodziną spędzić czas. Podoba mi się to, że często są organizowane koncerty, ale w takich mniejszych pubach. Nie podoba mi się to, że właśnie festiwale i takie większe koncerty
No najczęściej są tylko w okresie wakacyjnym, a nie właśnie w czasie na przykład roku szkolnego czy coś takiego. Często też jeżdżę na przykład do Teatru Rozrywki w Chorzowie. No i tam też mi się bardzo podoba. Mało jest też kin takich, które puszczają filmy na przykład niezależne, tylko same takie filmy bardziej komercyjne. No i to chyba tyle, dziękuję. Bardzo podoba mi się to, że na Śląsku niektóre miejsca są odrestaurowywane w miejscu tych... I w tych miejscach są utworzane środki kultury. Są przerabiane to zazwyczaj kopalnie, tak jak na przykład kopalnia Wilson w Katowicach, jak na przykład kopalnia Prezydent w Chorzowie. Te miejsca są przeznaczane dla ludzi i jest w nich historia. Bardzo podoba mi się to, że tak jak we Wrocławiu, miejsca, które miały jakąś historię, są także zastępowane miejscami dla rozwoju sportu. Na przykład Zajezdnia we Wrocławiu, największy kryty skatepark w Polsce. Chciałabym, żeby w Katowicach były puby otwarte całą noc, a nie żeby były zamykane o godzinie 12 albo 1 na przykład. Żeby było dużo klubów nowych, może otwartych, bardziej rockowych, z różną muzyką, nie tylko muzyką house'ową. Ponieważ uważam, że Katowice mają taki klimat właśnie bardziej rockowy, właśnie muzyka może bardziej bluesowa i to bym nawiązywało do Rawy Blues Festival, bardziej jakieś takie rockowe klimaty. To bym chciała, żeby w Katowicach się zmieniło oczywiście rynek, żeby powstał. Bardzo bym chciała, żeby w końcu było jakieś takie miejsce, gdzie się młodzi ludzie mogą spotykać. Moim zdaniem no wszystko jest u nas okej, kultura jest no dobrze, imprezy, dużo imprez, koncerty też, na przykład w Bytomiu. Ostatnio był dżem i tak dalej, no mogło być trochę więcej, ale ogólnie dobrze. Podoba mi się to, że są te imprezy kulturalne, chociaż może są trochę za mało rozreklamowane. Podoba mi się, że są różnorakie koncerty, różnorodne, bo szczególnie interesuję się koncertami. Podoba mi się to, że jest teatr, do którego można chodzić też za niską cenę, chociaż kiedyś te ceny były niższe. Jeśli byłaby taka możliwość, żeby utrzymać właśnie ten poziom teatru, a jednocześnie dać możliwość na przykład studentom, żeby ceny biletów były niższe, byłoby bardzo dobrze. Poza tym, no głównie chodzi mi o rozreklamowanie, że trzeba się naprawdę interesować i szukać w internecie i w innych źródłach rzeczy, które powinny być dostępne dla wszystkich. Często dowiaduję się o jakichś darmowych akcjach właśnie dla studentów czy dla uczniów już po czasie, typu jakieś dni otwarte teatrów czy domów kultury, co mogłoby być interesujące, myślę, dla mnie. Dzień dobry, jestem mieszkańcem Katowic. Bardzo mi się nie podoba to, że w jednym czasie, to jest jeden weekend, ten sam, odbywa się festiwal ku przestrodze Ryśka Riedla i przystanek Woodstock, gdzieś tam daleko w Polsce. No młodzież jest niestety, a może stety, jest, że tak powiem, no nie może się skupić na jednym, bo bardzo dużo by ludzi chciało uczcić pamięć Ryśka Riedla, ale też jest dużo ludzi, którzy chcą jechać na przystanek Woodstock. Dużo ludzi. Młodzież to też ludzie. Powiem tylko o jednej sprawie bardzo konkretnej. Pomnik powstańców. Nie ma na pomniku powstańców napisów naszych z miejsc, w których nasi powstańcy walczyli w danych miejscach. Tych napisy zostały ściągnięte podczas remontu ronda i nie ma ich do dziś. Jest to kultura, jest to po prostu coś, co się u nas zatraca. Zapominamy o powstańcach, zapominamy o tych ludziach, którzy walczyli o dobro Śląska i o to, żeby Śląsk był wolny. Dla mnie to jest po prostu skandal. Dziękuję uprzejmie. Jako młode pokolenie, w sumie najchętniej o to byśmy na pewno chcieli, żeby było więcej koncertów, więcej wydarzeń dla młodzieży, tak? Niekoniecznie na samej ulicy Mariackiej, co też po prostu w częściach może trochę mniej znanych Katowicom, tak? Czyli Muchowiec, Giszowiec, części, które są jakby opuszczone przez młodzież, a można by było tam trochę więcej rzeczy rozkręcić.
Chociażby miejsca należące do GWSH też są bardzo dobre do organizowania imprez, a nic się tam nie dzieje. Więc wydaje mi się, że Urząd Miasta mógłby trochę więcej pieniędzy zainwestować właśnie w tego typu rzeczy, żeby faktycznie Katowice stały się jakby tą stolicą kultury.